Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w tym filmie poruszymy temat strasznej prawdy o TV Manach. Co tak naprawdę oznacza tajemnicza książka z części drugiej 70 odcinka, skąd się wzięli, jaki jest tak naprawdę ich cel i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A teraz lecimy! TV Mani, zwani też ludźmi telewizorami, to definitywnie bardzo tajemnicze i sekretne postacie, które pierwszy raz mogliśmy zauważyć w tak naprawdę akcji w odcinku 39, mimo tego, że już właśnie przed ci ukrywali się w niektórych miejscach w epizodach, oczywiście z boku przyglądając się całej walce. Jak tak naprawdę w ogóle ci powstali i czy tajemnicza książka ma na to jakiś wpływ? Także generalnie, jeśli chodzi o cały pokój, w którym między innymi znajduje się ta książka, raczej możemy powiedzieć, że jest to jakiegoś rodzaju pokój z artefaktami z całej serii. Nie wiadomo dokładnie, do kogo należy takowy pokój, ponieważ możemy się domyślać, że na przykład do któregoś z toiletów, choć tak naprawdę jest to mega niewiadome. Jest też możliwość, że może to w sumie należeć też do samego Dafuk-Booma, choć nie do końca jest to właśnie pewne. Definitywnie, moi drodzy, TV Mani to jest wytwór właśnie samego administratora właśnie całej tej bazy, czyli tak zwanego Dafuk-Booma. No i oczywiście ten na samym początku najprawdopodobniej skonstruował kameramenów, lecz kiedy zobaczył, że ci sobie nie dają rady, zaprogramował nową rasę, czyli właśnie TV-menów, którzy po prostu wkroczyli na całe pole bitwy. Lecz czy właśnie tajemnicza książka oznacza coś, co może mieć zły wpływ na telewizory? Pierwsza z teorii mówi, że jest to po prostu sekret do teleportacji. Jak wiemy, TV-meni mogą się po prostu teleportować i to każdy z nich, niezależnie od tego, czy posiada część jakiejś specjalnej zbroi, czy cokolwiek takiego. No i wiadomo, że właśnie tak zwany naukowiec również posiada takową umiejętność, no i w sumie jest jedynym właśnie toiletem, który coś takiego umie zrobić. Także możemy też właśnie przez to wyspekulować, że na przykład ten pokój należy do niego i ten przykładowo nauczył się sam całej mocy teleportacji, bądź też na przykład rzeczywiście ta zbroja ma wbudowane coś takiego, że macie gwarantowane teleportowanie się, ale wtedy nie rozumiałbym zbytnio, skąd inni TV-meni na przykład mogą się też teleportować. Oczywiście w całej książce może być napisane, jak na przykład skonstruować takowego po prostu na przykład TV-mana, a bardziej no to w sumie jak po prostu stworzyć taki zabójczy telewizor. Ponieważ wiadomo, że niektóre toalety rzeczywiście takowe telewizory posiadają. Nawet jedna toaleta z tego samego epizodu dosłownie ma taki telewizor, który oczywiście wydziela specjalne fale, które zakłócają i zagłuszają naszych kameramenów. Także rzeczywiście możliwe, że to właśnie tam jest napisane po prostu, jak mniej więcej funkcjonuje cały, że tak powiem, laser z tak naprawdę tego telewizora. Jak zrobić, żeby po prostu, że tak powiem, ten laser po prostu kogoś ogłuszył i przy okazji oślepił. Także to jest naprawdę też bardzo prawdopodobne. Osobiście, co jeszcze może być napisane w tej książce, nie mam absolutnie pojęcia. Tak samo również nie wiemy, czy jest to artefakt pozostawiony tam po prostu z pola bitwy, choć raczej niekoniecznie i raczej spodziewałbym się, że jest to przykładowo na przykład coś pozostawionego jeszcze przez samego Dafuk-Booma. Generalnie, moi drodzy, no to cała fabuła może tak naprawdę świadczyć o tym, że na przykład jeden z naukowców, ogólnie w całym po prostu tym bunkrze, który kiedyś normalnie funkcjonował i możemy to nawet zauważyć na tym plakacie, że był to oczywiście Alpha Hills Lab, no to tak naprawdę jeden z nich mógł się po prostu zbuntować i stworzyć właśnie całego wirusa Skibidi. No i jak wiadomo, Dafuk-Boom tak naprawdę stoi po stronie właśnie kameramenów i ogólnie TV-menów, stara się im jakkolwiek właśnie pomóc, także jest również możliwość, że po prostu Dafuk-Boom to zauważył, lecz niestety było już troszeczkę za późno. Później oczywiście pojawili się właśnie kameramani, czyli kameraludzie, no ale z czasem ci przestali dawać sobie radę, więc Dafuk-Boom skonstruował po prostu, no że tak powiem, taki, można by powiedzieć, że nowy byt, nową rasę, czyli właśnie TV-menów. No i oczywiście wiadomo, że mamy bardzo dużo rodzajów takowych TV-menów, którzy raczej oczywiście są za tym, żeby jak najbardziej zniszczyć po prostu ród Skibidi Toiletów i najprawdopodobniej zakończyć
dotyczyć całego wirusa Skibidi. Także no, jest to definitywnie bardzo ciekawe. Co tak naprawdę może być w tej jeszcze książce? Ponieważ, no tak, znowu powrócimy do tematu książki. Jest on generalnie mega, mega ciekawy. I jest to w sumie jedyna rzecz, na którą mamy spojrzenie tylko z okładki. Także w środku może być wszystko. Jak już mówiłem, może być tam na przykład jak stworzyć taki zabójczy telewizor, jak na przykład skonstruować moc teleportacji, bądź też na przykład może być tam napisane, no uznajmy, że jak po prostu zniszczyć po prostu danego TV-mana, co też na przykład mogłoby być w sumie prawdą, patrząc na to, że na przykład tak zwany Titan Speaker Man, który w jednym z odcinków po prostu zniszczył Titan TV-mana, właśnie celował w jego telewizor, no i później Titan TV-man no nie mógł nic zrobić, dlatego po prostu uciekł. Także to też jest możliwość, że tam są jakiegoś rodzaju bronie właśnie na TV-manów. Definitywnie, moi drodzy, cały ród TV-manów jest ogólnie bardzo ciekawy. Lecz jak się okazuje, najprawdopodobniej wszystkie postacie w serii są tak naprawdę wytworem Dafukbuma. W sensie, no, Dafukbum zapewne stworzył jakiegoś rodzaju dwóch, trzech kameramenów, którzy z czasem zaczęli no, tworzyć kolejne wersje tych kameramenów, no i później oczywiście zaczęli oni tworzyć już taką własną cywilizację, zaczęli tworzyć normalnie właśnie Tytanów, no i później Dafukbum najprawdopodobniej stworzył całych również TV-manów. No, oczywiście ci również mają jakieś sekretne laboratorium, mają oczywiście również jak najbardziej swojego Tytana i tego typu rzeczy, lecz jak wiadomo w pierwszych odcinkach serii, no jak najbardziej są ludzie. Nawet możemy zauważyć ludzi na tak zwanym słynnym plakacie, gdzie normalnie widzimy właśnie tak zwanych naukowców z laboratorium. Także możemy być pewni, że każda toaleta, która znajduje się w serii, wcześniej była człowiekiem, lecz no oczywiście po wejściu, że tak powiem, w całego wirusa, po prostu są oni poddani naukowcom. Bądź też jakiejś postaci, która jest nad naukowcem, której no jeszcze nie znamy. No i oczywiście kamerameni starają się z TV-manami to wszystko zgładzić. Jak już mówiłem, TV-mani są definitywnie dość właśnie no takimi tajemniczymi postaciami, patrząc na to, że bardzo dużo się ukrywali i ogólnie jakoś za dużo w serii obecnie ich nie widujemy. No i wiemy tak naprawdę, że mają oni swoje specjalne laboratorium, mają również moc, która pochodzi z ich telewizorów, lecz jest to definitywnie bardzo tajemnicza rasa. No i ta książka definitywnie może nam coś podpowiadać, lecz czy to będzie coś związanego z ich zniszczeniem, czy jak na przykład skonstruować podobny telewizor? No, jak na razie, cóż, niestety nie możemy się tego za bardzo dowiedzieć, ale wydaje mi się, że z czasem serii, bynajmniej mam taką nadzieję, otrzymamy odpowiedzi na te wszystkie pytania. Czyli przykładowo, skąd wzięli się TV-meni? No jak już mówiłem, wydaje mi się, że raczej zostali skonstruowani przez Dafukbuma, ale wiadomo, że całość może być troszeczkę jak najbardziej inna. Oczywiście możliwości jest mega dużo i to tak naprawdę, co się wydarzy w przyszłości, myślę, że zaważy nam mniej więcej o całej fabule całej serii. Także jak będziemy mieli jakieś nowe ciekawe odpowiedzi, to jak najbardziej wam je przedstawię. Jeśli wy macie jakieś ciekawe teorie na temat sekretów właśnie TV-manów, jakiejś strasznej prawdy na ich temat, to możecie również dać znać w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie i jakieś wasze własne teorie. A to by było już na tyle. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem, zostawiajcie łapeczki do góry, jeśli ten film wam się spodobał. Ja byłem Hexo, piąteczka i cześć!